Hej, tu Wybredna Maruta, witam Was w kolejnym, już dość typowym dla tego kanału, takim cokwartalnym materiale, czyli w TBR-ze na konkretną porę roku. Mi faktycznie te comiesięczne TBR-y się nie sprawdzają, to jest dość krótki okres czasu, zawsze coś wskoczy, ja nie czytam stosunkowo aż tak dużo, żeby tutaj robić jakieś wielkie plany, natomiast kwartał to jest dla mnie taki odpowiedni czas, nie za długi, nie za krótki, perfecto, ideolu. No i dzisiaj na tapet bierzemy lato, wakacje, więc teoretycznie powinno się czytać więcej, bo jest więcej czasu, w praktyce ja już jestem po nauce, po studiach, więc nie za bardzo czuję różnicę między porą wakacyjną, a nie. Natomiast jak jest ciepło, to człowiek się topi i w ogóle nawet mu się czytać nie chce, także mam wrażenie, że sobie troszeczkę zbyt wysoką poprzeczkę postawiłam, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy TBR, ale zobaczymy. Koniecznie dajcie mi znać, jaką książkę wy, jedną książkę na pewno musicie przeczytać w te wakacje, jaki jest to tytuł, a już teraz przechodzimy do książek, które w najbliższych tygodniach będę czytać. Na początek dwa punkty dość typowe dla mnie, standardowe, jeżeli chodzi o mój każdy TBR, czyli Bardugo i Sanderson. Jeżeli chodzi o Leigh Bardugo, to ja jestem w trakcie trzeciego czytania jej każdej książki. Zaczęłam jeszcze przed serialem, żeby i się trochę nastroić i dać Wam trochę merytorycznych materiałów, których wiem, że będzie jeszcze więcej. No i przeczytałam Cieni, Kość i Szturm i Grom. Teraz przede mną ponowna lektura Ruin i Rewolty oraz Dylogii o Wronach. Nie mogę się tego doczekać, bo jednak uwielbiam Szóstkę Wron. Wiem, że ta seria mi się ogromnie podoba, jestem ciekawa, jak ją teraz odbiorę też tak na świeżo. No i powód tego rereadu jest jeszcze jeden, ponieważ ja nadal nie przeczytałam Króla z Bliznami. Mam też już Rządy Wilków, czyli drugi tom, więc serię o Mikołaju będę chciała przeczytać. Wiem, że to jest seria, którą można czytać dopiero po tym, jak się pozna całą trylogię Grisza i serię o Wronach, bo to są te same postacie, to są nawiązania do tych wydarzeń. Dlatego też sobie to wszystko odświeżam, żeby pamiętać co, kto, jak, dlaczego robię sobie notatki. Więc myślę, że wakacje będą faktycznie stały pod znakiem Bardugo. Ewentualnie będę sobie przeplatać te książki jakimiś innymi. A sporo tego jest. No a autor numer dwa to właśnie Brandon Sanderson. Ja totalnie go szanuję za tę całą kosmerę, którą stworzył, ten cały świat. Tylko muszę tutaj ogarnąć chronologię. Wiem, że można czytać seriami, wiem, że można czytać chronologicznie, tak jak były wydawane, tylko wtedy się skacze między seriami. Więc już w poprzednim bookhaulu, który również Wam podlinkuję w opisie, widzieliście, że sobie uzbierałam sporą dawkę Sandersona, jakieś brakujące części. Jeszcze nie wszystko mam, jeszcze na część czekam. Czy sięgnę po Drogę Królów, czy po którejś z tych takich nowelek, które nie są związane z seriami i są krótsze, no bo to są cegły, można zabić. Ale coś na pewno Sandersona w te wakacje przeczytam, jeszcze zobaczymy co. Pewnie skończy się na tym, że przeczytam migawkę, która ma 100 stron. Bo z moim zapałem słomianym to takie zawsze. Mam wrażenie, że w te wakacje będę dużo sięgać po książki, które już czytałam, bo planuję również przeczytać ponownie Czerwoną Królową. Głównie dlatego, że ma wyjść serial. Wiemy już, że Peacock będzie ten serial produkować. Gdzieś tam już się coś dzieje. Nie wiadomo, kiedy ten serial nastąpi. Ja Czerwoną Królową czytałam pierwszy i drugi tom w okolicach jej premiery w Polsce. Wiem, że wtedy pojawiły się różne opinie, no bo się ludzie czepiali autorki, że tutaj są wątki ze wszystkich innych książek, że o, supermoce jak w jakichś X-Menach, że o, trochę dotyk Julii, trochę niezgodna, trochę coś tam innego. Ja mam trochę takie wrażenie, że ciężko jest teraz wymyśleć coś nowego. Zrobicie książkę o wampirze, to powiedzą Wam, że ściągnęliście po Zmierzchu. Ewentualnie po Drakuli. Także ja jestem raczej optymistycznie nastawiona, bardzo miło to wspominam, te dwa pierwsze tomy. Trzeci przede mną, czwarty bardzo trudno dostępny, który jak chodzi na Vinted po jakieś 150 zł. Zaczytana Żabami zorganizowała, znalazła w swojej jakiejś stacjonarnej księgarni za 20 zł, więc ja kocham cię, Żabo. Natomiast drugi reread również związany z filmem to Drogie Vanie Hansenie, ponieważ we wrześniu pojawia się film stworzony na podstawie musicalu, na podstawie którego powstała ta książka. Tak, to książka była druga. Z tego co pamiętam, książka mi się podobała troszeczkę mniej niż musical, też dlatego, że dopisano tutaj pewne wątki, pewne elementy, których na scenie nie było. Okej, rozumiem, że chcecie pewne rzeczy wyjaśnić, ale wydaje mi się, że ta niepewność była lepsza, to, że sobie odbiorca mógł pewne rzeczy dopowiedzieć i zinterpretować po swojemu, ale spoko, bardzo fajna, wzruszająca historia, Ben Platt w roli głównej, na pewno będę chciała Wam zrobić jakieś porównanie książka, musical, film. Dajcie znać, czy chcecie. W ogóle to Wam pokażę, że mam też książkę w takiej wersji. Wodzimy się. Na pewno też te dwie książki, bo one zwyciężyły w głosowaniu na Instagramie, wybraliście mi je do przeczytania, czyli Dziewiąty dom Leigh Bardugo i Niewidzialne życie Eddie LaRue wyszła. Wielki hype jest nakręcony, jeżeli chodzi o tę książkę. Dziewiąty dom jest troszeczkę ciszej, no ale to jednak Bardugo, do której mam sentyment i Bardugo po raz pierwszy w wersji bardziej dorosłej, kryminalnej, więc jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Prawdopodobnie, jak to oglądacie, to ja jestem w trakcie lektury którejś z nich, bo wiem, że na to mam się teraz zabrać. Tak już jestem przy Wiszłap. Chciałabym w końcu przeczytać Vengeful,
Mściwi, drugi tom serii Vicious. O Vicious już Wam wspominałam we vlogu. Bardzo mi się ta książka podobała. Nie była pewnie idealna, ale to była jedna z najlepszych książek, jakie czytałam w którymś tam roku. Podobało mi się pod takim względem psychologicznym, bo jednak mamy tutaj dwie negatywne postacie, jakby na to nie patrzeć. W zasadzie każda postać tu jest zła i teraz jakby rozważamy mniejsze zło. Nie będę tu spoilerować, ale naprawdę bardzo miło to wspominam, więc chciałabym przeczytać tą drugi w końcu. Jak już o tej interpretacji zła, to Upiór Opery. To jest też książka, taka klasyka, tym bardziej jeżeli chodzi o musicale. Jak wiecie, ja musicale uwielbiam, więc troszeczkę wstyd, że ja wciąż nie czytałam pierwowzoru tego musicalu. To jest chyba pierwszy musical, który ja widziałam na żywo, jeszcze w Romie. O matku, ile to było lat temu. Jak ja spanikowałam, ja byłam małolatą, jak ja spanikowałam, jak zobaczyłam, że ten żyrandol spada. Miałam zawał, myślałam, że to się popsuło i że zginę. Chciałabym też sięgnąć po powieści Alice Osman, szczególnie teraz w czerwcu, skoro mamy miesiąc dumy, a wiem, że Alice Osman pisze zawsze książki związane z LGBT+. Mam na swojej półce na przykład Radio Silence, więc jestem bardzo ciekawa, jakby nie wnikałam za bardzo w fabułę, co tutaj się dzieje, o co chodzi. I mam na czytniku wersję angielskiej Loveless, więc zobaczymy, którą z nich pewnie przeczytam, bo chciałabym w końcu się zapoznać z twórczością tej autorki. Mam też u siebie Patience, gdzieś mam na regale, ale to podobno chyba jakiś tam jej debiut czy coś, pierwsza książka nie jest idealna i jest po prostu kiepska, ale też być może po nią sięgnę. I jeszcze z takich dwóch, które mi ciągle gdzieś tam się przewracają po półkach i chciałabym w końcu zobaczyć, czym to się je, to jest Gikrella. Historia bardzo fandomowa, fangirlowa, ja jak najbardziej jestem typową fangirl, taką piszczącą i wiem, że jest to urocze, cudowne i tak dalej, mam kolejne tomy na półce, więc będę to chciała sobie przeczytać. Podobno jest uroczo, słodko, kochani, nie tak na odstresowanie w sam raz. No i Gołąb i Wąż to jest ta też seria, o której bardzo dużo słyszałam, mam drugi tom. Przypomina mi to polowanie na wiedźmy i tak dalej, przypomina mi relacje w szóstce Wron Matejasa i Niny. Jak będę czytać, to będę miała ich przed oczami. Opinie z tego, co wiem, są różne, ale też był swojego czasu hype, także to są też te dwie książki, które może nie są jakoś na szczycie mojego tego wakacyjnego TBR-u, ale na pewno też chciałabym po nie sięgnąć. Planuję również, może nawet nie tyle w te wakacje, co tak ogólnie przyszłościowo sięgać po trochę więcej tytułów, powiedzmy, naukowych, psychologicznych, tego typu rzeczy. Teraz na przykład czytam Jak mniej myśleć. Mnie psychologia gdzieś tam zawsze interesowała, a też w jakiś tam sposób można sobie samemu pomóc, więc myślę, że po takie lektury psychologiczne będę sięgać, ale też takie dziedzinowe, to znaczy na przykład na temat filmu, bo to też się zawsze tym interesowałam, film, montaż, produkcja, jakieś kadry, ble, 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 więc może jakieś, nie wiem, biografie reżyserów, coś takiego, więc zobaczymy, co tam mi się urodzi i co będę tak faktycznie czytać. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten mój wakacyjny TBR. Dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, czy z którąś powinnam się pospieszyć, a może którąś sobie odpuścić. Tak jak mówiłam, napiszcie mi jeden tytuł, który koniecznie musicie przeczytać w te wakacje. A ja Wam za dziś bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!